Pamiętacie aferę z butami Polaków w zeszłym roku? W Willingen. Tak. Tak, gdzie mieliśmy jeden, jedyny udany dzień chyba w całym sezonie w prologu, a potem Stefan Horngacher wziął i naskarżył. To ja skarżył. Ja wam teraz zaproponuję, żebyśmy zobaczyli i poznali sprawców tego całego zamieszania. W tym sezonie w naszych butach zaczął skakać Naoki Nakamura. Już na pierwszych zawodach od razu widać było, że uzyskał naprawdę dużo lepsze wyniki niż w poprzednich sezonach. Chcielibyśmy to przypisywać swoim butom. W naszej ocenie pojawienie się naszego buta spowodowało, że świat skoku zorientował się, że w butach można szukać przewagi. Pierwszy był telefon od Adama Małysza do nas, do firmy. Taki właśnie przypadkowy, z pytaniem, czy bylibyśmy zainteresowani produkcją butów skokowych. Ponieważ jest to but, wydawałoby się, że jest bardzo podobny do tradycyjnego buta pod względem produkcji, natomiast jest zupełnie inaczej. To przede wszystkim produkcja ręczna. Generalnie stworzenie nowego modelu odbywa się przede wszystkim na rysunkach. Czyli rysujemy, co jest nam potrzebne. Przede wszystkim but musi być prawidłowo skonstruowany, czyli sprawdzamy wysokość klina w podeszwie, grubość pianki, długość całkowitą buta, wysokość całkowitą buta, czyli te wszystkie parametry, które potem na skoczni sprawdza kontroler. Taka praca od początku do końca to jest raptem 5-6 dni i to jest tempo dosyć ekspresowe. Generalnie to, co najbardziej widać, to budowa ściany tylniej. My zaproponowaliśmy budowę w kształcie szpica. Dodatkowo proponujemy tutaj w opcji dla zawodników, którzy chcą taką skarpetkę, jak to mówimy, czyli taki dodatkowy element zabezpieczający tutaj sam wierzch buta. Wydaje się, że modyfikacje sprzętu na pewno jakiś wpływ na wyniki mają, natomiast trzeba pamiętać, że to jest właściwie cały układ, tak? Zawodnik, sprzęt, umiejętności, dyspozycja dnia. Skoczkowie dbają nie tylko o to, co tak naprawdę w środku ten but powinien mieć, ale również o tą stronę wizualną. Na przykład Piotr Żyła lubi takie żywe kolory, dodatki czerwieni. Musimy pamiętać, że skoki narciarskie są też bardzo atrakcyjne dla widzów. I jak gdyby też każdy patrzy na to, żeby jednak one się dobrze prezentowały i były ciekawe, jeżeli chodzi o tą stronę wizualną. Cieszymy się, kiedy nasi zawodnicy skaczący w naszym sprzęcie odnoszą sukcesy. No i gdzieś tam przeżywamy z nimi też porażki, jeżeli się takie trafiają.